drodzy bracia w apostolskiej posłudze, drodzy ojcowie i bracia zakonu świętego Pawła I pustelnika, drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, osoby życia konsekrowanego, które jesteście świadkami miłości większej do Chrystusa wobec świata, a ubogacone w ostatnim czasie wspólnotą karmelitanek z Ukrainy, z diecezji charkowsko-zaporożskiej. Drogie wspólnoty rodzinne w jedności wiary w Chrystusa poprzez szczególne wstawiennictwo Maryi w niebo wziętej. Drodzy bracia i siostry pielgrzymi z różnych zakątków naszej ojczyzny i z zagranicy oraz łączący się z nami poprzez przekład rośni radiowych Jasna Góra, Radia Fiat, Telewizji Trwam, Telewizji Polskiej i sieci internetowych. Wchodząc dzisiaj na jasnogórski szczyt i wpatrując się z wiarą w oblicze Maryi wskazującej na Syna, stawiamy sobie fundamentalne pytanie. Jakie jest najgłębsza treść dzisiejszej uroczystości w niebo wzięcia wraz z duszą i ciałem Najświętszej Maryi Panny? I przyznajmy, że tylko w płaszczyźnie wiary i w perspektywie miłości Boga można próbować ogarnąć sens tego największego maryjnego święta. Wszystko zaczyna się dopiero rozświetlać od tego, że wiara, będąc łaską, jest jednym wielkim dziękczynieniem za dar Bożego Syna, który za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem z Maryi Dziewicy. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Istotą tego święta jest więc wiara Maryi i miłość Chrystusa, która jest potężniejsza od zła i śmierci. Jaką odwagą wiary wykazała się Maryja, młoda dziewczyna z Nazaretu, kiedy niezwykłym posłuszeństwem wiary odpowiedziała Bogu na Jego tajemniczy, a zarazem trudny do zrozumienia w wymiarach natury kobiecej, plan zbawienia ludzi poprzez ciało i krew Chrystusa z niej zrodzonego. Wraz z jej krewną Elżbietą Saint Karim odkrywamy głębię wiary Maryi, skoro Elżbieta napełniona Duchem Świętym wydaje okrzyk radości. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego żywota. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Magnifikat Maryi, który zapisał nam święty Łukasz w swojej Ewangelii, jest uwielbieniem Boga za Jego miłość miłosierną, która dźwiga człowieka z jego największych zagrożeń, jakimi są zło od początku stworzenia związane z diabelskim kłamstwem oraz śmierć jako konsekwencja budowania życia ludzkiego poza Bogiem. Od czasu Golgoty i zesłania Ducha Świętego Maryja stała się matką wspólnoty Chrystusowego Kościoła i dlatego jest z nami, jak śpiewamy w pieśni, w każdy czas, w szarości naszych dni, w codziennych troskach i niepokojach, w cierpieniach, ale również i w nadziei i radości życia. Nie zapominajmy, że Maryja według słów Apokalipsy świętego Jana, jej bezpośredniego świadka wiary, jest również obrazem Kościoła, który na ziemi rodzi wierzących w Chrystusa i staje do bezlitosnej walki przeciwko siłom wszelkiego kłamstwa, manipulacji, zła i śmierci. Ten Boży plan przedstawiony przez Jana w Apokalipsie dopowiedział święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, streszczając historię zbawienia. I jak w Adamie wszyscy umierają,
tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, a wśród tych, co należą do Chrystusa, pierwszą w porządku łaski jest Jego Matka Maryja. Drodzy w Chrystusie, ogłaszając dnia 1 listopada 1950 roku dogmat wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Ojciec Święty Pius XII zdecydowanie podkreślił wobec zgromadzonych ponad 1600 biskupów wiarę całego Kościoła, że po zakończeniu biegu ludzkiego życia Matka Boga, Maryja zawsze dziewica, została wzięta do niebieskiej chwały wraz z duszą i ciałem. Tak więc wniebowzięcie Maryi jest szczególnym jej uczestnictwem w tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa, a zarazem uprzedzeniem zmartwychwstania nas samych i wszystkich, którzy przez wiarę należymy do Chrystusa. Głęboko i pięknie wyraził tę prawdę ksiądz Jan Twardowski w wierszu Milczysz ze mną. Pan uchronił cię i do końca zostawił zdrową. Tylko kiedy pukano, ciebie już nie było, bo to nie śmierć, ale miłość całą cię zabrała. Potwierdzamy dzisiaj, że tajemnica wniebowzięcia Maryi stanowi również Bożą, Chrystusową odpowiedź na pytania o sens ludzkich zmagań i że ostateczne słowo należy zawsze do Boga. Wiara daje nam nadzieję, że historia ludzka nie zmierza do jakiegoś absurdu trwających wojen ani katastroficznego nuklearnego końca. Drodzy bracia i siostry, dar czasu, który jest naszym udziałem, dar sierpniowych pielgrzymek, wpisuje się w poszczególne rocznice cudu nad Wisłą z 1920 roku, powstania warszawskiego 1944 roku, męczeńskiej śmierci świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbego czy też świętej Edyty Stein w obozie w Auschwitz. Jak nie wspomnieć o zrywie polskiej solidarności lat 80. Nie dajmy się zainfekować jakąkolwiek historyczną demencją i zapomnieniem. Odczytujmy dobrze zarówno historię, jak i teraźniejszość. Te wspomniane wszystkie wydarzenia wybrane ukazują, że historia narodu zrosła się z Kościołem, który przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do zrozumienia tajemnicy dziejów, a wraz z nim weszła w naszą historię i naszą polską tożsamość Maryja, Matka Chrystusa i Kościoła. Kościół w Polsce przez stulecia okazywał się główną ostoją polskości, zwłaszcza kiedy naszego państwa nie było na mapach Europy i świata w okresie zaborów czy okupacji. Tego dorobku dziejów przypieczętowanego w naszych czasach została posługa życia świętego Jana Pawła II czy błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego czy księdza Jerzego Popiełuszki. Tego dorobku nie wolno beztrosko odrzucać i mówiąc wprost, zafałszowywać. Obecnie znajdujemy się w trudnym położeniu, że często nie wiemy, jak zabezpieczyć nasz byt narodowy, jakich sił szukać, na jakiej skale się oprzeć. Jesteśmy wśród lotnych piasków zmieniających się sytuacji i koniunktur i nie znajdziemy ani dla naszego bytu narodowego, ani dla kultury chrześcijańskiej innego oparcia,
jak zdrową rodzinę. Nie myślcie, że ktoś inny uratuje nasz naród. Nasz naród uratuje zdrowa, budująca na Bogu, Jego prawach i Ewangelii rodzina. Rodzice, nadeszła wasza godzina. I moi drodzy, stawiam pytanie. Czy wiecie, kto wypowiedział te słowa? Właśnie. W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny roku 1957, a więc rok po uwolnieniu z internowania, te słowa wypowiedział dziś już błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. One dzisiaj powracają. Bo mijają pokolenia na ziemi polskiej. A widzimy, że tylko wiara w Boga, który daje nam życie, wbrew prawu śmierci, jest trwałym fundamentem życia ziemskiego i poręką dóbr, które Bóg nam przygotował w wieczności. I tak jak w 1920 roku cały naród włączył się w militarną walkę z bolszewikami poprzez trwanie na kolanach i z różańcem w ręku przed Najświętszym Sakramentem. Tak i dzisiaj ku zaskoczeniu, a może nawet zawstydzeniu narodów Europy i świata, Polacy znów udostępnili swoje domy rodzinne, miejsca zakwaterowania Caritas, domy opieki, domy sióstr zakonnych, ojców Paulinów, wolontariat i różne miejsca przygotowane przez rząd i samorządy, szpitale, aby pomóc uchodźcom wojny na Ukrainie. Jak podają sondaże, około 80% Polaków zaangażowało się w tę pomoc bardzo konkretnie. Dlatego też ośmielę się to nazwać kolejnym cudem nad Wisłą, jak do tej pory bez pomocy finansowej struktur władzy europejskiej. To jest cud. I znów zdumiewa świat i Europę polska solidarność, która oznacza jeden drugiego brzemiona noście, nigdy jeden przeciwko drugiemu. I o ile ten cud polskiej chrześcijańskiej solidarności jest dostrzegalny pomimo różnych uwarunkowań, to o tyle kolejny cud dzieje się po cichu, bo we wspólnotach rodzinnych czy w szpitalach. Jak podała Rzeczpospolita, oficjalna liczba tak zwanych aborcji w Polsce w roku 2021, czyli pierwszym roku obowiązywania prawa Trybunału Konstytucyjnego, spadła 10-krotnie, jak w poprzednich latach. Według danych wykonano tylko 107 ustawowych zabiegów. Oczywiście środowiska proaborcyjne określają to liczbą hańby, zaskarżając te działania do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. A dobitnym słowem, które tutaj pragnę przypomnieć, przed laty dopowiada w tym temacie święty Jan Paweł II. W sprawie wolności, jako podstawowym prawie człowieka, nie wolno stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej. Święty Janie Pawle II, patronie rodzin, módl się za nami. Drodzy w Chrystusie, pozwólcie, że przywołam jeszcze jeden trudny temat testu wiary związany z naszą religijnością. W lipcu bieżącego roku ukazał się raport Centrum Badania Opinii Społecznej na temat
polski pejzaż religijny z bliższego planu. Autorka tego raportu mówi: w żartach czy na poważnie mówi się, że trzeba Panu Bogu dać szansę. W tym raporcie dostrzega się spadek religijności, zwłaszcza w pokoleniach od kilkunastu do 24 roku życia, co związane jest z pokoleniem rodziców urodzonych już po sierpniu 1980 roku. Coś podobnego z praktykami modlitwy i życiem sakramentalnym związana jest frekwencja z nauką religii w szkołach. I o ile w 2010 roku mówiło się o około 90%, to w roku 2021 ta liczba spadła do 54%. Według autorki raportu, żeby ten trend mógł się odwrócić, potrzebny jest wyniesiony z domu osobisty przykład i tak zwany kapitał religijny. Niewątpliwie czymś, co może nas radośnie zaskakiwać przy tym raporcie, to fakt statystyczny, nie uwzględniający kapłanów celebrujących czy osób konsekrowanych, że codziennie we mszy świętych, na mszach świętych na terenie Polski uczestniczy ponad 370 tysięcy osób. To rzeczywiście daje szansę Panu Bogu, że naród opowiada się po stronie Boga. Religia jest bowiem darem więzi osobistej człowieka z Bogiem, a nie jakimś produktem do konsumpcji, gdzie wybiera się to, co się podoba albo co jest smaczniejsze. Zakończmy więc nasze rozważanie refleksją historyczno-religijną z poezji Ilony Musioł. Jesteśmy narodem ciągle przywoływanym do porządku. Narodem potopu szwedzkiego, rozbiorów, walki o Warszawę i o wolność waszą i naszą. Narodem obozów koncentracyjnych, założonych przez wrogów, ale i świętego męczennika Maksymiliana i tylu innych. Jesteśmy narodem, który w 1978 roku dał światu Jana Pawła II. Narodem, którego kapłan w 1984 roku umarł po męczeńsku za prawdę, aby śmierć potwierdziła życie i abyśmy zrozumieli, że trzeba, że warto, pomimo że jest trudno, być Polakiem i chrześcijaninem.